Dzisiaj rozpoczynamy 11. edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Przewidywane mamy oczywiście różnorodność programu, ponieważ Politechnika Opolska ma wiele pomysłów, wiele wydziałów, wielu wspaniałych specjalistów, profesorów. Dzisiaj mieliśmy Łazika Marsjańskiego, które dzieci były zachwycone, ponieważ chodził wokół nich, rozdawał im różnego rodzaju gadżety. Następne kolejne edycje będą związane z bezpieczeństwem, służbą policji, w ogóle z służbami mundurowymi, również zaplanowanych mamy też żołnierzy, czyli wojsko. No oczywiście w międzyczasie będziemy też mówić o ekologii, o powietrzu, o wodzie, o atmosferze. Będą też przewidziane takie, bym powiedziała, może troszkę warsztaty związane z przemysłem, ze spożywką, z dietetyką, z dobrym jedzeniem. Politechnika Dziecięca jest dla nas szalenie ważna z uwagi na to, że mamy niepowtarzalną szansę ukształtować wśród w umysłach tych młodych, zdolnych ludzi takie kreatywne myślenie, taką ciekawość świata, to, że ważne jest pracowanie w zespole, tak jak dzisiejszy wykład, który poświęcony jest Łazikowi Marsjańskiemu. Powstał ten łazik jako efekt pracy wielu specjalistów. Tłumaczymy młodym ludziom, że warto się uczyć, że warto być mądrym i tę mądrość stosować. Wykład był skierowany do młodych ludzi, którzy mogliby rozwijać swoje zainteresowania, pasje z dziedziny technologii, czy to elektronicznych, informatycznych, mechanicznych, czy jakichkolwiek innych, tak żeby w przyszłości mogli być członkami zespołów tworzących m.in. łaziki marsjańskie. I tutaj chcieliśmy ich zachęcić do tego, żeby teraz, tam gdzie są teraz, w swoich środowiskach, w swoich szkołach, w swoich rodzinach rozwijali te pasje, a w przyszłości, żeby tutaj być może na naszej uczelni mogli dalej rozwijać i rozwijać w ogóle całe projekty badawcze, uczelniane, czy też ogólnokrajowe, czy nawet ogólnoświatowe.